Zacznę od rzeczy najbardziej ogólnych, czyli od tematu naszego spotkania, którym są trendy i właściwie strategie na 2024 rok dla branży e-commerce. Natomiast nie moglibyśmy o nich mówić, gdybyśmy też nie sięgnęli trochę pamięcią wstecz, czyli do roku 2023. I ostatnio gdzieś usłyszałam, że właściwie sklep internetowy w dzisiejszych czasach to już nie jest firma handlowa, bo jest to firma technologiczna i myślę, że też wszyscy się tutaj, jak siedzimy, z tym zgodzimy. Co dał nam właściwie rok 2023, oprócz tego, że klienci bardziej świadomie wybierają, ograniczają trochę koszty, no i co robią sklepy, co my powinniśmy zrobić? Ja nazywam się Gabriela Gil, jestem marketing managerem w firmie Atom Store i dzisiaj poprowadzę panel z czterema ekspertami, których teraz po kolei poproszę o to, żeby powiedzieli kilka słów o sobie i żebyśmy mieli porządek, to będę wywoływać losowo. Więc tak naprawdę poproszę może na przykład Kamila, żebyś ty powiedziała kilka słów, żebyśmy wiedzieli, czy nas wszystkich widać i słychać. Okej, to uwaga, test połączenia internetowego, bo od rana z tym walczę, ale wygląda na to, że wszystko działa. Tak więc ja ci bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, bo jest, tak jak wspomniałaś, e-commerce to jest bardzo żywy temat i bardzo żywa branża, więc warto o niej rozmawiać i myślę, że fajnie, że jesteśmy tutaj wszyscy z różnych trochę dziedzin i dzięki temu uda nam się stworzyć taki pełny obrazek tego, co nas czeka. Ja nazywam się Kama Kotowska i jestem Head of Growth w firmie Cux.io, czyli narzędziu, które zajmuje się analityką doświadczeń takich digitalowych, czyli wszystkiego tego, co się dzieje z waszymi klientami w internecie, gdzie się frustrują, gdzie są zdenerwowani, gdzie nie do końca potrafią się odnaleźć, albo jakie problemy techniczne lub nietechniczne wpływają na ich zachowania i na to, czy rzeczywiście konwertują i dokonują zakupów. Tak więc my, tak upraszczając, zajmujemy się po prostu przekładaniem emocji na liczby i dzięki temu pomagamy wam znaleźć miejsca do usprawnień w waszych sklepach internetowych i w ogóle we wszystkich produktach digitalowych. Tak więc tym zajmujemy się na co dzień, a poza tym jeszcze się bardzo dużo mądrze w zakresie behavior-led marketingu, czyli takiego marketingu, który jest połączeniem pracy z danymi jakościowymi i ilościowymi, kreatywnością, no i przede wszystkim ekonomią behawioralną. Tak więc sporo będzie na pewno, jeśli o mnie chodzi, o zachowaniach i o trendach, jakie obserwujemy w świecie, szczególnie e-commerce'owym, pod względem tego, jak ludzie się zachowują, jak chcą się zachowywać i jak chcą, żeby e-commerce'y reagowały na ich oczekiwania i doświadczenia. Także to ja. Więc tak jak już Kama mnie wywołała, ja się nazywam Dominika Buchholz i jestem byłą konsultantką Deloitte, aktualnie mam swoją firmę konsultingową, więc doradzam i wykładam ostatnimi czasy 24 na dobę, jak to oczywiście z własną firmą i dodatkowo całą katedrą mediów na jednej z warszawskich uczelni. Czym się zajmuję? Przede wszystkim zajmowałam się od wielu lat transformacją cyfrową. Jestem po prostu strateżką, która te technologie tam wpycha, badając procesy, struktury waszych firm. No i od wielu lat dodaję tam technologie. Najpierw był to SAP, potem były to różne narzędzia typu Salesforce. No i oczywiście ostatnie 3-4 lata to jest już w przeróżnych branżach ten słynny AI, który po prostu w zeszłym roku przez ten Gen AI nam wybuchł, więc ostatnio mamy sporo pracy, ale o tym, co się dzieje, myślę, będziemy w dalszej części mówić. Także to pokrótce. Cześć, Paweł Paszkowski. No, po tych wprowadzeniach dziewczyn to tak naprawdę skromnie zabrzmie. Ja doradzam e-commerce'om. Bardzo ogólnie, bardzo strategicznie, czyli pomagam w układaniu procesów, marketingu, sprzedaży, doborze narzędzi, szkoleniu pracowników, zatrudnianiu pracowników, no i generalnie układam te klocki, czyli jestem kimś, kto łączy kropki, które mają właściciele e-commerce'ów, czyli kropki, które wy macie na co dzień. Układam je w taki sposób, żeby ten e-commerce działał sprawnie właściwie w każdym obszarze. Tak pokrótce. Dokładnie. Już tutaj nawet ktoś nam napisał, że jesteś skromny, ale masz ogromną wiedzę, także na pewno będziemy ją z ciebie wyciągać i tak jak powiedziałaś, będziemy dzisiaj starali się połączyć w ogóle te wszystkie kropki. Widzę, że Łukasz wciąż próbuje do nas dołączyć. Mam nadzieję, że nie wygra naszego rankingu i za chwilę z nami będzie. Żeby nie marnować czasu też naszych tutaj słuchaczy, to przejdziemy przez taką rundkę rozgrzewkową, bo poznaliśmy się, wiemy, że na szczęście nas widać i słychać. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca.
Więc zacznę od takich pytań bardziej rozgrzewkowych, które chcę skierować do Was wszystkich po kolei, bo żeby mówić o roku przyszłym, to chciałabym, żebyśmy tak krótko podsumowali rok poprzedni. Każdy z Was ma trochę inną perspektywę na to, każdy z Was współpracuje ze sklepami internetowymi, więc jakbyście zamknęli w kilku zdaniach ten mijający rok. Może teraz dla odmiany Dominika poproszę od Ciebie, zaczniemy. Ja mogę być nieobiektywna, patrząc na zeszły rok. Natomiast dla mnie zeszły rok był cały pod hasłem AI i to takiego bardzo generalnego AI, ponieważ tak jak mówię, już wiele lat się tym AI-em zajmuję. Natomiast ten zeszły rok to był wybuch właśnie tłumaczenia i edukacji przeróżnym biznesom i e-commerce'owi również, czym ten AI jest, czym się go je. Tłumaczenia też tego, że mamy dużo więcej możliwości niż tylko generative AI, tylko tak naprawdę jest to dużo, dużo szerszy temat niż używanie czatu czy generowanie sobie obrazków w marketingu. Także wydaje mi się, że przede wszystkim ten rok był gdzieś tam pod hasłem edukacji w tym świecie AI. Dlatego mówię, będę nieobiektywna, będę mówiła dużo tylko o AI. Niestety ostatni rok to były troszeczkę klapki na oczy na inne technologie. Błędnie bądź nie, aczkolwiek tak to wyglądało. Znowu widzę, nam zniknęła Gabi. Więc nie wiem, jak długo mam tutaj gadać o tym AI-u, bo myślę, że jeszcze o nim będę dzisiaj dużo mówiła. Natomiast pojawiły się pierwsze wdrożenia na polskim rynku, te mniejsze, właśnie tego procesowego, strukturalnego AI, więc wydaje mi się, że będziemy po prostu w tą stronę iść. Więc tak jednym słowem, a właściwie kilkoma zdaniami podsumowałabym ten zeszły rok. Dzięki. Z mojej perspektywy, patrząc na ubiegły rok, wydarzyło się coś bardzo fajnego, bo abstrahując odnośnie technologii AI-u i tych wszystkich rzeczy, które są związane z bardzo twardym e-commerce'em, to widzę bardzo fajne odwrócenie się właścicieli, czy w ogóle marketerów w kierunku klienta, o czym się przez ostatnie lata bardzo mocno zapominało, brnęło się w technologię, szukało się przewagi właśnie w kontekście narzędzi, analizy danych i wykorzystanie przede wszystkim tych różnych narzędzi, trików marketingowych, ale bardzo w taki zautomatyzowany sposób, a ten rok był bardzo fajny pod kątem właśnie tego, że zaczynamy sobie przypominać o tym, że mamy po drugiej stronie klienta i musimy jemu dowozić wartość poprzez nasz biznes i to coraz bardziej będzie narastało. Mi się to bardzo podoba, bo ja szczerze mówiąc jestem takim e-commerce'iakiem, który narzędzia traktuje jako ostateczność, taki ostatni punkt w ogóle styku, a najpierw szukam innych obszarów, tak w kontekście właśnie budowania i dostarczania wartości. Właśnie chciałam przyjąć pałeczkę, ale w sumie cieszę się z tego, w jaki sposób poszło po kolei, bo ja się chętnie odniosę do tego, co Paweł właśnie powiedział, bo zgadzam się w 100%, że rzeczywiście jest ten zwrot w stronę klienta, ta klientocentryczność jakby wraca do łask, co się bardzo objawia przede wszystkim różnymi sposobami na personalizację, ale żeby przejść do tego, co będzie, to ja właśnie chciałabym podsumować i uwaga, wychodzę przed szereg, bo nie tylko poprzedni rok, ale kilka również tych, które już minęły, bo to wszystko są naczynia powiązane, tak jak Gabi wspomniałaś na początku, rzeczywiście zmagaliśmy się i z pandemią, i z różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami, które bardzo zmieniły rynek e-commerce, w taki sposób, że większość firm, która nawet nie do końca planowała wejść do digitalu i wejść w ten świat e-commerce'owy, poniekąd była zmuszona do tego sytuacją, przez co zrobiło się tam bardzo gęsto i bardzo ciasno w kontekście konkurencji, że jest ich coraz więcej, coraz ciężej jest nam się wyróżnić czymś konkretnym, co w moim odczuciu właśnie sprawiło, że przede wszystkim coraz więcej takich świadomych marek i świadomych osób prowadzących swoje biznesy zaczęło się zwracać w stronę, no tutaj akurat mojej działki analitycznej, żeby znaleźć te punkty, którymi mogą się wyróżnić, które już mają, czyli to, co mają już w danych, potrafią sobie przełożyć na to, jak być lepszym dla swoich klientów. I to jest bardzo fajne i to jest z jednej strony właśnie sposób na walkę z tą strasznie zagęszczoną konkurencją na rynku e-commerce'owym, z drugiej strony fajne, bo właśnie zwrot w stronę klienta i pamiętanie o tym, że to jego doświadczenie, jego odczucia w trakcie zakupu są najważniejsze i ta personalizacja całego procesu dla niego będzie super istotna. No i trzecia rzecz, która gdzieś tam się zaczęła dziać w zeszłym roku, a myślę, że będzie bardzo istotna w kolejnych latach, no to jest
super silny rozwój branży e-commerce, czyli wszystkiego, co się dzieje w sferze mobile. Gdzieś mi mignęło w raportach, że mobile w przyszłych latach będzie przejmował jakby ten tort e-commerce'owy ponad 50%, to będzie sam mobile, więc to jest też na pewno trend, na który warto spojrzeć w tym roku i w kolejnych, bo wygląda na to, że będzie się bardzo prężnie rozwijał i już teraz widać, że coraz mocniej z niego korzystamy i warto się zastanowić nad strategią właśnie wychodzenia w te mobile'owe strony, nie tylko takie typowo klasyczne e-commerce'owe. Tak więc to ja, dziękuję. O tym też będziemy dzisiaj bardzo dużo mówić, bo mobile cały czas jest jakiś rok mobile, kolejny. Mobile commerce też na pewno będzie tutaj bardzo dominować w tym obecnym już roku. I mamy Łukasza, więc Łukasz, do Ciebie zadam dwa pytania w jednym właściwie, bo mieliśmy okazję już się przedstawić krótko, więc jakbyś nam powiedział krótko coś o sobie i podsumował też z Twojej perspektywy ten mijający 2023 rok. Cześć, witam wszystkich. Przepraszam, że tak z opóźnieniem, ale problemy techniczne. I tak, jeśli chodzi o mnie, to jestem prezesem Atom Store'a. Odpowiadam jakby od początku, zarządzam rozwojem całej firmy, ale przede wszystkim odpowiadam za rozwój produktu, wizję strategiczną i technologiczną. A już przechodząc do pytania, tak? Jakie były największe wyzwania technologiczne 2023 roku? Tak? Dobrze powtarzam? Okej. To z mojej perspektywy myślę, że tak naprawdę tych wyzwań było sporo i one były na różnych obszarach. Mieliśmy takie wyzwania stricte technologiczne związane chociażby z koniecznością implementacji GA4 i do tej pory wiele sklepów z tym walczy. Przejście z GA3 na GA4 było dużą zmianą. Może wydawała się trywialna ze względu na to, jak łatwo się integrowało GA3, natomiast przejście na GA4 w związku z wieloma zmianami, które Google też zrobiło, nie jest łatwe, a zachowanie spójnej analityki to już jest w ogóle taki trochę rocket science i to nie, może nie dla nas jako dostawców technologii, tylko bardziej analityków, specjalistów od marketingu, którzy muszą dosyć płynnie przeskoczyć od jednej rzeczywistości, innych danych analitycznych GA3 do zupełnie innych danych i zupełnie innej perspektywy GA4. Ale to jest tylko taki przykład, bo tak naprawdę jak sobie popatrzymy na ostatnie 12 miesięcy, to tych zmian było bardzo wiele. Wydaje mi się, że na początku zeszłego roku to była końcówka agresywnej kampanii Shopee. Wszyscy pamiętają, jak ładnie Shopee wchodziło na rynek i jak szybko się wycofało. Bardzo dużo sklepów zainwestowało sporo wysiłku, pracy, żeby się zintegrować z Shopee, licząc, że to będzie jakaś druga noga, jeśli chodzi o marketplace i konkurencja dla Allegro. Mamy wreszcie wdrożenie Omnibusa, z bardzo opóźnionego Omnibusa, bo tak naprawdę początek grudnia to była ustawa czy rozporządzenie, już jaki tam akt prawny to regulował. Na początku stycznia wszystkie sklepy miały być już dostosowane, a poradnik Walkiku wyszedł gdzieś koło kwietnia czy maja. Więc jakby znowu sklepy miały wyprzedzać trochę rzeczywistość. Na szczęście Walkik, widząc jak to wygląda, zdając sobie jakby sprawę z tego, jak ta legislacja wyglądała, początkowo informował i starał się edukować. Więc to było fair ze strony Walkiku, natomiast nie miał to faktu, że dostosowanie się do Omnibusa, zrozumienie wszystkich zasad, zastosowanie zintegrowanej strategii, jeśli ktoś mówi o Omnichannelu jeszcze, było i jest nadal wyzwaniem, bo osobiście widziałem niedawno w okresie Black Weeka bardzo duże marki, które nie informowały na przykład aplikacji na jeden z międzynarodowych koncernów sprzedających obuwie i odzież sportową z Niemiec, nie miałem informacji w aplikacji o cenie Omnibus, pomimo że komunikował promocję. Nie mówiąc wprost, to był, ale to i jeszcze do tego wchodzi na przykład consent mode, zmiany w GTM-ie, zmiany w GA4, odpowiednia implementacja tych wymogów związanych z cookies i zachowanie sensownej analityki, więc naprawdę tych wyzwań i zmian w zeszłym roku było z mojej perspektywy bardzo dużo, a to jest tylko tak
jakby kilka najważniejszych tematów, które się pojawiło. Końcówka roku InPostPay, który bardzo aktywnie z InPostem wdrażamy. Mogę się pochwalić tym, że jako platforma wdrożyliśmy najwięcej sklepów, które wystartowały w grudniu i skorzystały z promocji InPostPay'a, bo InPostPay bardzo mocno promował swoje rozwiązanie. Jest tam duży budżet na jakby edukację klientów, też wspierający marketing sklepów. I u nas tych sklepów wystartowało ostatecznie około 25. To tyle z mojej perspektywy. Dokładnie. Biorąc pod uwagę te wszystkie cztery perspektywy, widzimy, że w poprzednim roku działo się bardzo, bardzo dużo i podejrzewam, że w tym wcale nie będzie się działo mniej, bo też jak tutaj już poruszony został temat mobile commerce, my też trochę w tym kierunku dzisiaj będziemy zmierzać, bo od czegoś trzeba zacząć. Właściwie są różne dostępne metody, jeśli chodzi o analizę, są różne dostępne strategie i różne udoskonalenia technologiczne. Gdzieś w tym wszystkim jest też AI, gdzie tutaj będziemy o to męczyć Dominikę. I zaczynając od podstaw, to Kamila, trochę skieruję to pytanie do ciebie, bo tych danych gdzieś musimy szukać, z czegoś musimy korzystać i jakieś wnioski musimy z nich wyciągać. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Więc pytanie, na czym się właściwie powinniśmy skupić w przypadku tych działań marketingowych też prowadzonych na mobile dla sklepów internetowych? No i jak właściwie wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, na ten 2024 rok? Okej, to ja w ogóle z taką bardzo dobrą wiadomością zacznę, że te dane, których potrzebujemy, już mamy. Bo często problemem takim na początku drogi analitycznej, kiedy rzeczywiście chcemy zacząć sobie mierzyć, pomiarować i wyciągać wnioski na podstawie danych, jest takie nasze przeświadczenie mylne, od razu powiem, że potrzebujemy mnóstwo tych danych, że potrzebujemy je zbierać z każdego możliwego narzędzia, z każdego możliwego miejsca, gromadzić, przetwarzać. Po pierwsze, no nikt nie ma na to czasu, nie oszukujmy się, to jakby jesteśmy ludźmi, nie da rady obrobić wszystkich danych, do których mamy dostęp, więc ja bym od razu na wstępie z tego zrezygnowała. Pierwsza taka najważniejsza rzecz, którą trzeba sobie zrobić i bez niej w ogóle ani rusz w świat analityki, nieważne czy mówimy o klasycznym e-commerce, czy takim bardziej mobilowym, no to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, co jest naszym celem biznesowym. W e-commerce jest to dosyć proste, bo to z reguły jest po prostu sprzedaż. Więc pomiarujemy sobie głównie te ścieżki, które do sprzedaży prowadzą, czyli wszystkie ścieżki, wszystkie zachowania, wszelkie dane, które nam mówią o tym, jak wygląda nasza konwersja, co się dokładnie wydarzyło na stronie, gdzie dokładnie użytkownik kliknął, którędy wszedł, którędy wyszedł i rzeczywiście doszedł do tej konwersji. Więc tak naprawdę nie musimy się skupiać na każdym punkcie styku, czyli o ile tam było zasięgu pod postem na Facebooku, a ile było kliknięć w coś tam, a ile jeszcze czegoś innego, jakiegoś wspaniałego czynnika, który możemy sobie gdzieś pomiarować. Wystarczy, że się na wstępie zapoznamy bardzo dobrze z tą ścieżką, która prowadzi do sprzedaży. I to są dane, które mamy już teraz, bo to są dane, które wynikają z cookiesów, to są first party data, więc tak naprawdę nie potrzeba tutaj nie wiadomo jakich technologii wdrażać, żeby sobie te dane zbierać. I w momencie, w którym mamy odpowiedź właśnie na to pytanie, jak wygląda ścieżka, to później już jesteśmy marketingowo w stanie ją optymalizować. Tutaj, żeby nie być takim bardzo teoretycznym, to rzucę przykładem, bo myślę, że to na tym jednak się najlepiej uczyć, ale mieliśmy bardzo fajną taką współpracę już jakiś czas temu z Anią Kruk i u nich mierzyliśmy skuteczność kampanii reklamowej, która była ustawiona na Facebooku, leciała sobie reklama, użytkownicy wchodzili na stronę, kupowali, przynajmniej tak miało być w założeniu. No i właśnie przyjrzenie się tym ścieżkom i tym zachowaniom pokazało, że okej, rzeczywiście ludzie wchodzą, klikają z tego Facebooka, wchodzą na stronę, próbują sobie dalej kupować, ale gdzieś tam się zaczynają rodzić frustracje. To znaczy zobaczyliśmy, że wszyscy użytkownicy, jak jeden mąż, od razu lecieli do filtrowania na przykład po cenie wyników albo wchodzili w zakładkę czego szukam. No i to jest już bardzo prosta wskazówka, jak naprawić dla nich tę ścieżkę, jak sprawić, że będzie mniej problematyczna, a szybciej dojdą do sprzedaży, czyli na przykład zmieniamy sobie komunikat reklamowy, żeby on mówił najpiękniejsze bransoletki do 100 zł i wtedy już jakby usuwamy ten problem filtrowania po cenie, więc po prostu przyjrzenie się konkretnie danej ścieżce, która ma prowadzić do sprzedaży, pokaże nam, gdzie możemy ją naprawić. Tak więc spokojnie, wszystkie dane macie, wystarczy podpiąć, myślę, dwa narzędzia na start, czyli no, Analyticsa, żeby mieć ten komponent ilościowy i mierzyć to, co się dzieje,
I jakieś narzędzie ilościowe, ja tutaj wiadomo o prywatach, wiadomo które, ale jakieś ilościowe, które doda ten komponent, dlaczego tak się dzieje, żebyście po prostu mogli sobie zobaczyć konkretne zachowania, które wywołują te liczby, które widzicie. Tak więc dane już są, nie trzeba więcej, wystarczy zacząć działać na tym, co już mamy. Dokładnie tak. Myślę, że im więcej, tym trudniej się później w nich odnaleźć też, tak jak wspomniałaś, więc sam ogrom tych danych może tak przerazić, że w ogóle nie zaczniemy ich analizować, więc właśnie ta wskazówka numer jeden od Ciebie, myślę, że wybrać te, które nas de facto faktycznie interesują i na nich się skupić. A skoro też już wiemy, jak takich danych szukać, gdzie zbierać te najważniejsze z nich, to Łukasz, mam pytanie do Ciebie, bo rozmawiamy o tym handlu mobilnym, więc czy Ty widzisz, przewidujesz różnicę między tym, co mieliśmy w poprzednim roku, a tym, jak będzie wyglądał ten e-commerce w przyszłym, czyli właściwie już w obecnym? Ja myślę, że różnicy drastycznej nie będzie. To znaczy, to jest tak, że my lubimy sobie na przełomie roku powiedzieć, że coś się bardzo zmieni, a nigdy to nie jest tak, że klienci 1 stycznia są inni niż 30 grudnia. Tak naprawdę, jeśli chodzi o mobile, to widzimy pewne trendy, które u nas sięgają może 2015-2016 roku. Ja pamiętam, jak pierwszy raz pokazywaliśmy sklepy internetowe na targach handlu, które miały 20-30% ruchu w 2015-2016 rok, to był taki efekt wow. To były sklepy, które albo miały bardzo młodego klienta, albo w ogóle sprzedawały głównie za granicę. To była Francja, Niemcy, szeroko rozmiany dach. I wtedy, jak mówiliśmy o tym mobile, to przeciętny sklep w Polsce miał 5-8% ruchu. Teraz z każdym rokiem, jak sobie na to patrzymy, to może był taki moment, gdzie ta migracja użytkowników i konwersji z mobile do z desktopu do mobile była większa, typu 20 punktów procentowych rok do roku, czyli na przykład z 5 do 25, potem do 45, potem do 65. Natomiast ostatni rok, dwa, to już jest takie wypłaszczenie. I sklepy, które były w miarę sensownie zoptymalizowane i prowadziły kampanię na mobile, przesuwały tam powiedzmy z 75 na 80, z 85 na, tam z 80 na 75. Te sklepy, które sprzedają produkty takie bardziej podatne na spontaniczne zakupy, beauty, fashion, jakieś hobby, ale nie takie bardzo specjalistyczne, one w tym momencie notują 85-90% ruchu z mobile. Jeśli chodzi o konwersję, to jest na poziomie 60%, więc różnie, bo to też tak bywa, że jeśli ktoś ma bardzo spontanicznych klientów, którzy bardzo mocno reagują na marketing, na mobile, to jest w stanie nawet zrobić 70-80% konwersji. Trudno sobie wyobrazić, żeby było dużo bardziej w mobile jeszcze, nie? W tym sensie, że wydaje mi się, że taka krzywa, jak na początku było tak, potem było przegięcie, to teraz się już wypłaszcza, tak? Czyli mamy, już nie pamiętam, jaki to jest, jakaś tam sinusoida, czy ktoś jest na bieżąco z wykresami, funkcjami matematycznymi, będzie wiedział, jak to się nazywa, ale mamy takie coś, nie? I teraz to, nad czym się trzeba skupić i co widzimy, to jest to, że klienci po adaptacji tego mobile'a mają pewne oczekiwania co do tego, jak to będzie działać, tak? Jak na początku mogliśmy wypełniać skomplikowane formularze, gdzieś kupować w sklepach, które są średnio dostosowane do mobile, ale działały, to teraz już użytkownicy nie chcą, żeby ale działały, tylko żeby działały dobrze, żeby działały bardzo płynnie, szybko się ładowały, żeby ten UX był dostosowany, czyli na przykład nie mogę mieć jakiegoś dziwnego menu przeniesionego z desktopu, tylko najchętniej to musi być hamburger albo na dole dostępny, albo pod kciukiem, tak? Zwiększyły się urządzenia, to jest taki trend, na który trzeba zwrócić uwagę, że jednak większość użytkowników od twierdzenia Steve'a Jobsa, że tam 4,5 cala, czyli plus minus, to jest idealny rozmiar telefonu, doszło do tego, że ma 6,5 cala. Tak? I większość z nas nie potrafi sięgnąć do lewego górnego rogu, żeby tam znaleźć menu. Więc jeśli projektujemy, to coraz częściej projektujemy tak, żeby kciuk w prawej czy lewej dłoni był jakby tym operatorem, tak? To odpowiedniki myszki, żeby większość jak koszyk, jak wyszukiwarka była dostępna właśnie z tej perspektywy. Więc tak podsumowując,
użytkownicy się zaadoptowali do mobile i teraz oczekują tego, że ten mobile będzie działał perfekcyjnie, że jak mają pole z numerem telefonu, to tam się włączy klawiaturka numeryczna, że jak piszą i nawet się pomylą w searchu, to search zaakceptuje drobne literówki, bo często jest tak, że jak szukacie jakichś produktów z bardziej złożoną nazwą i nie pamiętacie dokładnie, to sobie wyszukacie w Google i przykleicie tą nazwę do wyszukiwarki w jakimś tam serwisie, bo ten serwis sobie nie radzi z literówkami. Użytkownicy mobilni tak nie robią. Oni oczekują, że jak się pomylą, napiszą C zamiast K albo K zamiast C, albo coś tam im źle podpowiem słownik, to że e-commerce na to odpowie, tak? Będzie sprytniejszy i mądrzejszy od nich. Więc to, co bym sobie proponował zakodować, to jest to, że jakby ten mobile first już jest, nie? Czyli o ile nie, e-commerce nie jest bardzo specjalistyczny, bo jak ktoś ma, nie wiem, sprzęt budowlany, to często taki budowlaniec siądzie wieczorem i on tam bardzo dokładnie chce to przeanalizować, ale jeśli przeciętny, może tak przeciętny e-commerce, z którym mamy do czynienia, powinien być mobile first, bo ma już więcej użytkowników na mobilu, często to jest wręcz 80% więcej, i teraz powinien się skupić na tym, żeby nie tracić tam konwersji, żeby nie robić, tylko przyjmować ten ruch, a mówić, i tak użytkownik domyka częściej na desktopie. Nie, skup się na tym, żeby domykał jak najczęściej w telefonie. I tych takich niuansów technicznych, które użytkownicy oczekują, jest bardzo dużo, ale skupiłbym się na UX-ie i na szybkości działania. Myślę, że to jest dość istotne, bo ta ścieżka prowadząca do sprzedaży teraz jest bardziej wymagająca niż kiedyś. Już nie wybaczamy błędów, chcemy wszystko na już i chcemy, żeby to było sprawne i wygodne. I też kontynuując ten wątek trochę, Paweł, jestem ciekawa twojej perspektywy, bo ty z tymi sklepami internetowymi cały czas rozmawiasz, pomagasz w układaniu strategii. Czy ty widzisz jakieś zmiany w zachowaniach, nastrojach tych konsumenckich pod kątem e-commerce? Więc trudno mówić, że to pod e-commerce, bo to, co powiedział Łukasz, jest bardzo, bardzo dobrze i trafne, obrazujące, czyli idziemy w kierunku upraszczania tych ścieżek zakupowych i ułatwiania de facto, w sensie, no generalnie konsument, jeżeli się podejmuje decyzję, to ona jest szybka, ona jest na teraz, i teraz jeżeli on w momencie, kiedy wchodzi na stronę, ma jakikolwiek problem, no to bardzo szybko ma masę alternatyw wokół siebie. Czyli okazuje się, że jeżeli my nie będziemy sprytni, no to ktoś będzie bardziej sprytny od nas, prawda? I to jest bardzo istotne w tym całym kontekście, dlatego ta analiza danych, analiza ścieżek, podpowiadanie, ułatwianie jest w tej chwili bardzo kluczowe. Tutaj na pewno będzie dosyć istotna kwestia tego, jak potem zaadoptujemy chociażby te narzędzia sztucznej inteligencji, które pomogą temu użytkownikowi, prawda? Czyli wszelkie kwestie asystentów wirtualnych, inteligentnych wyszukiwarek, które też eliminują błędy, bo nawet patrząc na to, jak sami się zachowujemy, korzystając z telefonu, no to rzeczywiście włącza się już taka automatyzacja, że nawet jeżeli czegoś szukamy w Google, no to literówka jest dla nas całkowicie czymś naturalnym, bo wiemy, że Google nam to bardzo łatwo i inteligentnie rozpozna i też zbada naszą intencję, i to będzie szło w kierunku tego, że wszędzie będziemy tego oczekiwać, prawda? Czyli użytkownicy no już nie wybaczają tak mocno tych błędów, które były do tej pory. Było tak, i wiele e-commerce'ów jeszcze funkcjonuje w taki sposób, że rzeczywiście jeżeli ma jakąś unikatową propozycję wartości, ma jakiś unikatowy produkt, bardzo taką specyficzną niszę, to jeszcze użytkownicy wiele mogą wybaczyć, w sensie, jeżeli nie mają za bardzo alternatyw, no to kupują. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że no ta konkurencja w internecie rośnie bardzo szybko, marki wchodzą, i teraz jeżeli byliśmy na przykład resellerem iluś tam producentów, no to możemy być pewni, że za chwilę każdy z tych producentów będzie miał swój własny e-commerce, a jeżeli wejdzie w e-commerce, to na pewno zrobi to lepiej albo dobrze, prawda? No bo i zasoby są troszkę inne, zwłaszcza dotyczy to tych mniejszych sklepów. Bo to też jest dosyć ważne zwrócić uwagę na to, że e-commerce to nie są tylko duże brandy, o których wszyscy wiemy, prawda? E-commerce to są dziesiątki tysięcy małych sklepów, których na przykład nie stać na bardzo drogą technologię, i one będą przegrywały wtedy, jeżeli nie będą dbały o takie podstawowe rzeczy, to będą przegrywały na tym rynku, niestety. I to jest bardzo ważne, tak mi się wydaje w tym momencie.
Myślę, że też z tym się wszyscy zgodzimy i tutaj mamy dużo takich wskazówek. Też Paweł, odniosłeś się do tej sztucznej inteligencji i tutaj się uśmiechnę do Dominiki, żeby też wyciągnąć więcej z tej wypowiedzi, bo gdzie w tym wszystkim to AI właściwie jest? Czy może nam pomóc w jakiś sposób wpłynąć na tą sprzedaż online? Czy ma tutaj znaczenie? Domyślam się, że ma ogromne. I jak właściwie je wykorzystać? Przede wszystkim ja się cieszę, że najpierw była rundka o tym uwalnianiu czasu tych naszych pracowników, że ta klientocentryczność się pojawia znowu u marketerów i po to ten cały AI właściwie się pojawił tak naprawdę, bo musimy się najpierw zastanowić, jaki mamy cel. Nie mówię tutaj właśnie o generowaniu sobie obrazków z Midjourney czy używanie czatu GPT do jakichś tam prostych rzeczy, tylko mówię o takich dużych wdrożeniach właśnie AI przy między innymi właśnie e-commerce, jest to bardzo fajnie widoczne. No i najpierw należy się zastanowić w ogóle, jaki mamy cel, żeby nie robić tego sztuka dla sztuki, co nam jest potrzebne, i w e-commerce pole do popisu mamy ogromne, bo ja mam takie swoje top 5 rzeczy, które tutaj mają ogromne znaczenie. Przede wszystkim słowo, które Kama tutaj często powtarza i jest bardzo istotne, mianowicie personalizacja, bo bez danych oczywiście tego nie zrobimy, więc tutaj musimy współpracować bardzo, bardzo mocno. Natomiast personalizacja zakupów dla tego naszego klienta, tych doświadczeń zakupowych na podstawie analizy poprzednich zakupów, preferencji czy zachowań tego naszego użytkownika na stronie, my możemy właśnie pokazywać mu produkty automatycznie dzięki AI, dopasowuje nam koszyk, on automatycznie dopasowuje dodatkowe produkty. To już część e-commerce'ów za pomocą drobnych automatyzacji miała zrobionych czy innych systemów. Natomiast takie silosowe rozwiązywania od AI, które analizują nam wszystkie tak naprawdę, kiedy podepniemy to do takich narzędzi, o których Kama mówiła, to tak naprawdę robi to za nas bez jakichś tam dodatkowych ustawień. Zarządzanie całymi zapasami i łańcuchem dostaw. Ten AI jest w stanie nam przewidzieć te trendy zakupowe, sprawdzić znowu dane, ogromne ilości danych i pomagać po prostu zoptymalizować te ilości zapasów, tak naprawdę optymalizując, minimalizując nam ryzyko braków lub nie wiem, nadmiaru tych produktów, więc jest to ewidentnie efektywniejsze zarządzanie tym naszym łańcuchem dostaw. Trzecim moim ulubionym jest oczywiście optymalizacja cen i tu pięknie ostatnio się pojawił u jednej influencerki takiej marketingowej, która pokazała selfie stick do nagrań. I ona zrobiła screena i pokazała link o godzinie 9:00, o godzinie 9:30 ceny automatycznie wzrosły o 200-300%, ponieważ tak duże było zainteresowanie, tak duże był już kup teraz od razu tego selfie sticka. Nikt nie musiał tam chodzić i patrzeć na te trendy, że nagle zaczęło sobie się interesować, tylko te ceny oczywiście algorytm AI wykrył, jak dynamicznie osoby zaczęły wchodzić, więc oczywiście zwiększyły sobie automatycznie cenę. Tak, właśnie, Media Expert, dokładnie. Tutaj widzę, że osoby znają ten case, bo to właśnie od Ilony, którą tutaj serdecznie pozdrawiam. Czwarty obszar to oczywiście obsługa klienta i chatboty. I to już e-commerce robił, te chatboty się pojawiały, tylko że one były różnej jakości oczywiście. Były to zazwyczaj właśnie bardziej lub mniej złożone automatyzacje, czyli tak naprawdę za tym naszym chatbotem kryło się if, what else i polecenia, które jeśli ta ścieżka naszego bota nie została spełniona, on się zapętlał i zwłaszcza w voicebotach było to bardzo denerwujące do obsługi klienta. Teraz zdecydowanie ten poziom się poprawił, no tylko trzeba jeszcze raz usiąść i tego chatbota znowu na podstawie ogromnych danych zrobić. No i oczywiście tutaj Kamy działka AI ewentualnie tylko pomoże w analizie danych i prognozowania. Czyli tak naprawdę skoro mamy tych danych aż tak dużo, za dużo, to AI jest w stanie nam trochę je przesiać, pomóc nam wybrać te najważniejsze, jeśli nie jesteśmy w stanie po prostu wybrać tych, które są nam najbardziej potrzebne i on jest w stanie nam troszeczkę pokazać właśnie te trendy, wzorce zachowań zakupowych. Jeśli mamy ich po prostu za dużo, to nam je odsieje. Tak w dużym skrócie. Tak, i takim dużym kołem też znowu wróciliśmy do tych danych, bo wiemy też już, jak zakończyliśmy ten poprzedni rok, wiemy, czym się będzie różnił lub czym się nie będzie różnił od tego, który teraz mamy. Więc wracając trochę do tematu tych danych, bo AI też pomaga nam w ich analizie, agregacji. Kama, ty masz też duże doświadczenie, jeśli chodzi o sklepy internetowe, o klientów. Czy możesz się podzielić z nami jakimiś takimi ciekawostkami, wnioskami pod kątem tego, jacy ci użytkownicy teraz są, co te dane o nich mówią? Okej. Jakby uwaga, odpowiedź marketingowa, to zależy.
To ja się trochę śmieję, ale to naprawdę zależy też przede wszystkim dlatego, że właśnie wspominaliśmy tutaj o tej personalizacji. I to jest najfajniejsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swoich klientów, to maksymalnie im spersonalizować doświadczenia i spersonalizować ścieżki. Gdzieś tam się też pojawia hasło hiperpersonalizacji, ono już jest mocno oparte właśnie o dane takie personalne, behawioralne. Ale jest kilka, powiedzmy sobie, złotych zasad tego, jacy użytkownicy mniej więcej są. Oczywiście, to się będzie mega różniło w zależności od tego, co nasz e-commerce sprzedaje, w jakim modelu, jak te ścieżki mamy zaprojektowane. To wszystko to już właśnie wchodzimy w personalizację i bardzo indywidualne działania na danych, ale jest kilka takich złotych strzałów, które można sobie przekleić i wykorzystać jako framework wręcz. Czyli przede wszystkim, jeśli działamy w tak zwanym obszarze social commerce, czyli prowadzimy sprzedaż gdzieś tam z mediów społecznościowych. Dla naszej analityki ja ogólnie raczej polecam niekorzystanie z tych nowych opcji, które teraz media społecznościowe wprowadziły, czyli zostawanie wewnątrz platformy i kupowanie tam. To jest przyjemne dla użytkownika, niekoniecznie przyjemne dla waszego sklepu i biznesu, bo po prostu jest bardzo ciężko to opomiarować i wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Ale jeśli działamy sobie gdzieś tam w obszarze socjali i to jest nasz główny punkt pierwszy styku z klienta z marką i to stamtąd on przychodzi do nas i tam kupuje, no to złotą zasadą jest maksymalne skrócenie ścieżki, czyli jeśli wyświetlamy reklamę na nowe buty, które ktoś może sobie kupić i on przeklikuje się przez tą reklamę do nas na stronę, to absolutnie nie każmy mu klikać zgód na newsletter, nie pokazujmy mu pop-upów z zniżkami, nie każmy mu na pół ekranu klikać ciasteczek, bo prawdopodobnie jeśli przyszedł z socjali, wszedł właśnie korzystając z mobila, robił ten zakup na telefonie, więc musimy maksymalnie skrócić mu tą ścieżkę, bo on już tą intencję zakupową wyraził po prostu klikając chociażby w reklamę, więc ogólnie myśląc o e-commerce, myśląc o social commerce czy mobile commerce, maksymalne skracanie ścieżki. To jest taka złota zasada, którą możecie się kierować w ciemno i na pewno nie zaszkodzi. No a dalej to im głębiej wchodzimy, tym po prostu bardziej takie prowadzenie za rękę tego klienta, żeby jak najszybciej, jak najsprawniej doszedł do naszego celu, czyli do konwersji, do sprzedaży, do zakupu. Tak. To też mówiąc o tym maksymalnym skracaniu ścieżki, to mi się to tak bezpośrednio łączy ze strategią, Paweł, więc tutaj do Ciebie z kolei skieruję pytanie. Co oprócz tego, albo ewentualnie w jaki sposób praktycznie to uwzględnić w swojej strategii, bo teraz mamy taki okres grudzień, styczeń, przełom roku, oprócz postanowień noworocznych, układanie też strategii na cały ten przyszły rok. Więc co byś tutaj doradził sklepom internetowym? O, wiesz co, trudno mieć jedną złotą radę, natomiast ja bym postawił na punkt wyjścia, jakim jest zrozumienie klienta przede wszystkim, czyli mamy dużo danych analitycznych, które mówią nam o zachowaniach, o tych jak kupują, możemy sobie wnioskować, jak wyglądają ścieżki konsumenckie, natomiast bardzo często zapominamy o tych danych, które są według mnie najważniejsze, czyli takich zero party, można powiedzieć, czyli danych, które mamy bezpośrednio od klientów, których mamy. I wiele sklepów e-commerce, z którymi ja pracuję, ma bardzo mylne wyobrażenie swojego klienta, czyli tworzy sobie taki idealny obraz docelowego klienta, do którego chce kierować swoją ofertę, natomiast generalnie jeżeli zrobimy jakąś głębszą analizę, zapytamy się tych klientów, porozmawiamy z nimi, zrobimy jakieś dodatkowe ankiety, ja bardzo często zachęcam do tego, żeby sklepy dzwoniły, rozmawiały z klientami, żeby się troszeczkę więcej wczuć w te ich potrzeby, nagle się okazuje, że mamy obraz zupełnie inny niż sobie wyobrażaliśmy, czyli dane nam mówią jedno, na podstawie danych mówimy sobie o naszym idealnym klientem, to jest taki i taki, prawda? Natomiast często ważniejsze są intencje te zakupowe, które się pojawiają, czy też powody zakupowe, czasem jest to w ogóle model zakupowy, który mają klienci, bardzo często decyduje o wyborze sklepu i chociażby to jak konstruujemy ofertę swoją w sklepie, to powinniśmy mocno oprzeć o to generalnie jak kupuje klient i po co on do nas przychodzi, prawda? Czyli sama konstrukcja oferty też nie powinna być tylko i wyłącznie oparta o dane sprzedażowe, no bo my mamy dane sprzedażowe swoje, prawda? A często nie odpowiadamy sobie na pytanie, okej, ale czego brakuje u nas klientowi, prawda? Może są jakieś rzeczy, produkty, których my nie mamy,
a które powinniśmy, o które powinniśmy się zapytać, prawda? I teraz znowu, jeżeli nie będziemy do tego klienta wychodzić w dialog, rozmawiać z nimi, pytać się, chociażby, nie wiem, włączać ich, angażować w socialach, no to dalej będziemy w swojej bańce robić te wszystkie działania. Powiedz sobie, do tej pory sprzedawało nam się to i to, więc będziemy tym handlować. A może być tak, że większość klientów nie ma powodów zakupowych u nas, prawda? No bo ta oferta jest częściowo, tylko zaspokaja ich potrzebę. Więc zrozumienie klienta i na tej podstawie budowanie chociażby narzędzi, czy też swojej oferty, konstruowanie tej oferty. I to w kontekście strategii jest absolutny dla mnie zawsze punkt wyjścia do budowy, prawda? Niestety większość e-commerce'ów funkcjonuje w modelu mam produkt, szukam klienta, a nie na zasadzie rozumiem klienta, dam mu dobry produkt. I ja i to jest taka moja złota rada. Najpierw pomyślcie, co klient, czego klient od was potrzebuje, a nie na zasadzie zatowarowałem się, no muszę to gdzieś sprzedać, no nie, bo to jest taka droga do donikąd, prawda? Czyli jeżeli idziemy w tym modelu, mam produkty, szukamy klienta, to często skazujemy się na walkę cenową, na ciągłe prześcigiwanie się z innymi sklepami, które mają podobny produkt, bo kupiły w tej samej hurtowni. I to dobrym przykładem są sklepy na dropshippingu, prawda? Tam ciężko zbudować jakąkolwiek przewagę konkurencyjną, to jest najtrudniejszy, absolutnie najgorszy model, jaki można wybrać się handlując w internecie, to jest dropshipping i podpięcie się do hurtowni, gdzie mamy jeszcze kilka tysięcy sklepów podpięte pod tę samą hurtownię, wtedy wszyscy się cenowo biją, prawda? Mamy fajny dostęp do produktów, więc wydaje nam się, że to wystarczy, żeby klient u nas kupował. Bardzo mi się podobała ta twoja złota rada, żeby wyjść właśnie od klienta, nie od produktu. Myślę, że dużo się o tym mówi, mało się tego stosuje jednak wciąż w praktyce. I ja tutaj też po tych naszych rozmowach z Kamą i z Pawłem chciałabym trochę wrócić do tego mobile commerce, bo wiemy już, że klient jest szybki, niecierpliwy, zwłaszcza ten na mobile. Bardzo liczy się skracanie ścieżki. I Łukasz, pytanie tutaj mam do ciebie, bo my cały czas staramy się poprawić tą konwersję na mobile, natomiast ty na pewno wiesz, w jaki sposób możemy to zrobić technologicznie, żeby lepiej działało. Tak, tak. No, mogę powiedzieć o tym, nad czym cały czas pracujemy, czyli tak naprawdę nad frontendem headlessowym, czy też FPWA, bo to są zbieżne pojęcia, troszeczkę co innego oznaczają, ale używa się ich wymiennie. My z jednej strony bardzo mocno optymalizowaliśmy ten obecny frontend, który wdrażamy u klientów RWD, szereg rozwiązań, które wdrażaliśmy i w backendzie, i jakby po stronie frontu, miało na celu zwiększenie tej konwersji. Natomiast jest taki moment, taki obszar, którego w przypadku tradycyjnych frontów nie da się przeskoczyć. To znaczy każde przeładowanie, każdy przeklik, każde przejście pomiędzy poszczególnymi stronami wymaga połączenia się z serwerem, pobrania danych z serwera. I to, na czym my pracujemy, to jest headless, czy też front w PWA, czyli to jest taki front, w którym wchodząc na stronę, pobiera się aplikację, ona się w locie instaluje jakby po stronie klienta w przeglądarce i przy każdym przekliku pobiera się tylko te dane, które są wymagane, a czasami się nic nie pobiera, my do tego zmierzamy, jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale zmierzamy do tego, żeby nic nie pobierać, tylko żeby te dane czekały na klienta już pobrane wcześniej, bo jak sobie wyobrazicie taki schemat, że użytkownik na mobilu szuka jakiegoś produktu, wpisuje sobie na przykład tam, nie wiem, sneakersy Nike, pojawiają mu się lista produktów z dużymi zdjęciami, nazwą, ceną, producentem. I klika, żeby wejść na kartę produktu i często potem czeka 2 sekundy czy 3 sekundy, a czasem nawet jak w sklepie jest słabo zrobione, to 5 na to, żeby coś się pojawiło. Dokładnie to samo, tak? Logotyp sklepu, menu, czy jakiś tam element nagłówka górnego, nazwa produktu, zdjęcie, cena i CTA dodaj do koszyka. No i dlaczego on czeka 3 sekundy? Właśnie dlatego, że sklep jest zrobiony w technologii RWD, czyli takiej, która wymaga renderowania każdego widoku i pewnej komunikacji pomiędzy
klientem, a serwerem. Natomiast w PWA można zrobić tak, że jeśli aplikacja wie, że tak naprawdę załadowałem już wcześniej te dane, no bo na listingu, jeśli przychodzę z listingu, czy ze strony głównej, czy nie wiem, ze schowka, czy searcha na przykład z podpowiedzi, to ja tam już większość tych danych mam. Wiem, jak się produkt nazywa, jaką ma cenę, jakiego ma producenta, w jakiej jest kategorii. Można sobie nawet pobrać wcześniej, bo jest to stosunkowo lekkie, jakieś podstawowe atrybuty i wtedy po kliknięciu od razu wyświetlić te dane, nie czekając, albo na przykład wyświetlić troszkę słabszej jakości zdjęcie i je tylko doczytać. Tak, Nike kiedyś w aplikacji miało coś takiego zrobionego, że najpierw ładowały się zdjęcia lekko rozmyte, a potem od razu jakby doładowywały się zdjęcia w pewnej jakby ostrości, w pewnej rozdzielczości. I to, nad czym my pracujemy, to jest to, żeby w cudzysłowie sklep czekał na klienta. To oczywiście nigdy nie zadziała w każdym przypadku, bo na początku, jak po raz pierwszy wchodzę, no to muszę pobrać trochę tych wiadomości, albo jak szukam zupełnie innego produktu, który jeszcze nie widziałem, ale w kontekście takim, że ja już gdzieś byłem, coś już widziałem, byłem na danej kategorii, byłem na stronie głównej, gdzieś miałem listę produktów, chociażby search, już aplikacja pobrała te dane, to żeby to się ładowało natychmiast. Bo dlaczego uważamy tak, dlaczego my stawiamy tak dużo wagi i dlaczego nad tym pracujemy? Frontów PWA, takiego stosowego w Polsce jeszcze nie ma żadna platforma. To jest jedno. Jeśli chodzi o sklepy top 1000 w Polsce, gdybyśmy przeanalizowali, to w PWA pewnie tych frontów jest 50, a może nawet mniej. Częściej sklepy mają stary front w RWD i apkę mobilną, ale wtedy rozwijamy niezależnie front, niezależnie apkę, koszty utrzymania nam lecą bardzo do góry, bo apki generalnie robi się zawsze jako aplikacje dedykowane dla danego sklepu. No i trzeba też mieć budżet na utrzymanie i promocję tej apki, bo każdy z nas ma ileś tam 5-10 aplikacji typu Allegro i pewnie jakieś ulubione Zalando, Nike, co kto lubi i co potrzebuje, ale tych zakupowych aplikacji mamy 5-8. A sklepów, z których korzystamy, jest często kilkaset, nie? I nie chcemy mieć kilkaset apek. Więc jakby apki są bardzo dobre dla tych sklepów, które mają bardzo mocną markę i są w stanie zachęcić swoich klientów do tego, żeby je instalowali. No, i tych apek przeciętny użytkownik będzie chciał mieć 50, natomiast PWA jest takim czymś pośrodku, czyli między apką a sklepem internetowym. Nie trzeba tego instalować, dużo łatwiej się rozwija, natomiast umożliwia podobny user experience jak w przypadku aplikacji mobilnej natywnej. No i dlaczego, jeszcze wracając, dlaczego na to tak patrzymy? Bo według mnie wchodzi teraz na rynek pokolenie klientów, ale też właścicieli sklepów, ale przede wszystkim klientów, którzy nie pamiętają, że kiedyś, jak się chciało połączyć z internetem, to taki był dziwny dźwięk w modemie i że się płaciło za minuty. Nie pamiętałem, że serial to się wchodziło na torrenta i czekało 2 godziny i często był nieostry, z przerwami i z chińskimi napisami albo z jakimś tam pogłosem, tylko po prostu wolą zapłacić troszeczkę więcej, w szczególności jak się da to w abonamencie, za wygodę i za szybkość. I są przyzwyczajeni do tego, że internet i ich usługi działają natychmiast, że jak wchodzą na WhatsAppa, Instagram, TikToka, etc., etc., to tam się nie czeka i to działa perfekcyjnie i tego samego będą oczekiwać od sklepów internetowych. I teraz jaka tam jest technologia? My postawiliśmy jakby SaaS-owo na PWA i chcemy, żeby ten front HDS-owy był dostępny docelowo dla wszystkich naszych klientów. Teraz robimy wdrożenia pilotażowe, widzimy już fajne, bardzo fajne efekty jakby live, jak to działa. Zobaczymy, jak to się przełoży na konwersję, natomiast długoterminowo patrzymy na to tak, że sklepy, które będą wymagały 5 sekund, żeby przejść z wyszukiwarki na kartę produktu, i załadować te wszystkie rzeczy, które klient akurat teraz nie potrzebuje, ale tak jest skonstruowana strona, mogą mieć problem z utrzymaniem klientów. Klient, jak bardzo będzie potrzebował, to tam raz kupi, ale zakoduje sobie w głowie, że to jakoś coś za wolno działało, tak? Nie będzie chciał tam wracać. Tak, to ja się tu włączę. Dziękuję, Łukasz, bo wszyscy podsumowaliście to właściwie tym, że klient jest bardzo wygodny, bardzo wymagający, też bardzo ceni sobie tą szybkość. Wcześniej pojawiła się też kwestia personalizacji, tego, że my chcemy dostosowywać właściwie do klientów i my sami jako klienci chcemy odbierać te komunikaty jak najbardziej spersonalizowane.
I Dominika, ty też poruszyłaś temat tej personalizacji w połączeniu z AI-em. Jednocześnie chyba Kama użyła takiego zwrotu hiperpersonalizacja. I chciałabym trochę do tego wrócić i podpytać cię, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja może nam w tym pomóc. Może nam pomóc kształtować doświadczenie zakupowe klienta z perspektywy może bardziej zaawansowanej, ale też pod kątem tego, jeśli ktoś dopiero zaczyna, to właściwie na czym powinien się skupić najpierw? Na audycie. Przede wszystkim na audycie. W sensie przez to, że te generatywne narzędzia sztucznej inteligencji są tak łatwe w użyciu, to dla większości używanie AI polega na wzięciu sobie dowolnego narzędzia typu właśnie ChatGPT, Midjourney i używamy. I to jest tak naprawdę dla kogoś słowo wdrożyłem AI do firmy. No i niestety to nie jest wdrożyłem AI do firmy, to jest po prostu narzędzie. Natomiast takie wdrożenie właśnie w przykładzie e-commerce'u czy m-commerce'u dla AI to jest trochę obojętnie, gdzie to się wdraża. Najważniejsze jest przede wszystkim audyt i strategia, tak jak mówił Paweł, nie robienie czegoś sztuka dla sztuki. I kiedy zbadamy sobie te procesy, gdzie my tam chcemy to AI zaimplementować, bo dużo osób niestety się boi. Są takie złe przykłady implementowania automatyzacji czy AI, gdzie na przykład bot przyjmuje całą rozmowę z użytkownikiem na voice bot, no i to doświadczenie klienta jest absolutnie złe. Bo tu nie o to chodzi, żeby wdrażać AI na całej linii, na całej długości procesu, tylko zbadać, gdzie AI nam jest w stanie przyspieszyć i uwolnić czas klienta. Przykładowo niektóre banki robią to dobrze, czyli nie wrzucamy całego voicebota, który przeprowadza całą rozmowę, ale pierwsze 10 sekund rozmowy, które jest powtarzalne, czyli weryfikacja, nie wiem, PESEL-u i tak dalej, może być zrobiona przez takiego voicebota i następnie automatycznie łączy już z konsultantem, przekazując te dane bezpośrednio do systemu po zweryfikowaniu. I to jest dobry sposób właśnie tak naprawdę sprawdzenia procesu, gdzie ten AI będzie użyteczny, nie denerwujący użytkownika, a uwalniający nam czas, bo jeśli sobie pomnożymy tak naprawdę te 10 sekund razy x rozmów dziennie, razy x konsultantów, to faktycznie uwalniamy ten czas konsultantów albo do obsługiwania jeszcze większej ilości tych rozmów, albo w przypadku właśnie mniejszych firm jesteśmy w stanie ten czas naszych pracowników uwolnić do ciekawszych tak naprawdę obszarów, albo właśnie skupienia się na tym kliencie bezpośrednio tej relacyjności, tej klientocentryczności. Więc jeśli my zbadamy te procesy i dowiemy się, w jakim elemencie tą personalizację, nie wiem, komunikatów marketingowych robić, nie wszystko, nie dla wszystkich, ale pewna grupa, jak wygląda ta analiza sentymentu i opinii klientów, kiedy będziemy pracować na tych danych i zrobimy faktycznie te audyty na początku, to jesteśmy w stanie już tak naprawdę za pomocą ekipy technologicznej wdrożyć te udogodnienia na absolutnie dowolnym obszarze naszej firmy. Tak, bo też jakby tutaj wspomniałaś, nam się AI kojarzy głównie z czatem GPT pewnie teraz, bo to zostało takie powszechne, popularne. Każdy ma do tego dostęp, natomiast tych narzędzi jest cała masa. Więc też wybór tego, które powinniśmy wdrożyć jako pierwsze chociażby, myślę, że jest bardzo trudny. A personalizacja z kolei jest potrzebna, no bo też nie chcemy dostawać komunikatów masowych. Tak, musimy też sprawdzić po prostu dojrzałość też naszej firmy i możliwości łączenia z innymi oprogramowaniami, bo taki właśnie e-commerce, tych narzędzi, ja sama tutaj słucham Łukasza, Pawła, którzy opowiadają o dodatkowych narzędziach, o innych tak naprawdę problemach, z którymi e-commerce się zmaga i to jest bardzo ważne dla takich konsultantów, którzy będą wdrażali nam takie narzędzia, bo my musimy poznać ilość narzędzi, które już macie, jak to zintegrować, jakie szyny tak naprawdę tam podstawić, tak żeby te klocki dopasować i sprawdzić dojrzałość całego e-commerce'u do wdrożenia danego narzędzia, żeby pomóc, a nie zaszkodzić i nie utrudnić sobie tej pracy tym AI-em. Dokładnie tak. Też jakby to, co wspomniałaś nawet teraz, czyli ta kwestia integracji, czyli z czym platforma właściwie jest zintegrowana, na co trzeba będzie poczekać. Myślę, że to też jest kluczowe przy wyborze lub przy zmianie imigracji z obecnego systemu. Natomiast chciałabym, żebyśmy zostawili naszych oglądających, naszych słuchaczy z taką jedną myślą, przesłaniem. I zależałoby mi na tym, żebyście taką swoją jedną złotą myśl, swoją radę na ten rok przekazali teraz naszym słuchaczom. Bo spojrzeliśmy na to z perspektywy danych, z perspektywy strategii, AI, technologii PWA, więc co takiego głównego, jaką główną myśl byście chcieli przekazać dla branży e-commerce i dla urozmaicenia? Teraz zacznę od Łukasza. Okej, to ja nie wiem, czy akurat bardzo technologicznie powiem, ale to jest taka mantra, którą chyba powtarzamy od dłuższego czasu. Przede wszystkim do sprzedawców, właścicieli, to bym
jakby sugerował, żeby zacząć na swój sklep patrzeć jako jak nasz klient, czyli z perspektywy urządzenia mobilnego, a nie z pracy wszystko na desktopie, no bo jesteśmy w pracy, pracujemy najczęściej na desktopie, więc oczywiście backend i wszystkie procesy gdzieś tam z tyłu jest wygodniej i wydajniej, natomiast fajnie by było, żebyśmy przynajmniej tak często, jak korzystamy z własnego sklepu na desktopie, korzystali też na mobile'u. To jest jeden obszar, to jest może bardziej technologiczne, a drugi obszar i taka rada to jest taka, żebyśmy popatrzyli tak holistycznie może, czy kompleksowo na swoją ofertę, bo to, co się bardzo mocno zmieniło, to są też oczekiwania i standardy w e-commerce. To znaczy kiedyś e-commerce to był, ja już mówię z perspektywy systemu e-commerce'owego, to był dobry katalog z w miarę działającą wyszukiwarką, koszykiem i miało się nie popsuć po drodze. Natomiast teraz sklep internetowy to jest dużo szersze przedsięwzięcie niestety, wymagające, to też powoduje pewne przetasowania na rynku, także że te sklepy większe, które mają wyspecjalizowane zespoły, mają po prostu większe szanse na pewno biznesowe po prostu. Ale przeciętny klient, tak jak oczekuje szybkości, bezawaryjności, to także oczekuje zapewnienia szereg usług około sprzedażowych. Czyli na przykład oczekuje tego, że będzie miał ulubione płatności. Mobilny bardzo lubi Blika albo PayPal, ale na przykład jeśli sprzedajemy sprzęt komputerowy, to może jakieś raty albo leasing, albo przedłużona gwarancja. Jak sprzedajemy duży sprzęt, to aż się prosi, żeby kurier chciał go wnieść, nawet za dodatkową opłatą, albo umówić się, że za dopłatą przywiezie tą lodówkę czy pralkę o 18 czy 19, a nie o 10, jak jest opiekunka na przykład, jeśli jest, nie? Albo sąsiad ma to przyjąć. Więc zmierzam do tego, że jest szereg takich działań wokół e-commerce'u, od wachlarza płatności, wygodnych dostaw, ubezpieczenia, przedłużonego serwisu, przez zwroty paperlessowe, niekoniecznie płatne, znaczy bezpłatne, bo jakby darmowa dostawa to jest oczywiście coś i darmowe zwroty, co każdy klient by chciał otrzymać od sklepu, ale nie zawsze jest to biznesowo możliwe, ale żeby przynajmniej były wygodne, żeby ktoś, kto kupił u nas, nie musiał biec do sąsiada, drukować formularza na drukarce, wypełniać go ręcznie, iść potem na pocztę, bo jakby my jako sprzedawcy, znaczy ja jestem dostawcą technologii, ale jakby słuchacze są na głos sprzedawcami, ale sprzedawca generalnie powinien zadbać o to, żeby klient nie tylko kupił, ale też chciał wracać. A te wszystkie drobne elementy wpływają na to, czy ten klient chce wracać. Więc jakby od strony technologicznej zachęcam do patrzenia na swój sklep przez pryzmat telefonu, bo niestety 80% naszych użytkowników właśnie tak może ten nasz sklep oglądać, a od strony takiej szerszej biznesowej o to, żeby się samemu sobie zadać pytanie, dlaczego ja kupiłem w danym sklepie akurat, jak robię zakupy, dlaczego kupiłem na Allegro, albo dlaczego wszedłem do jakiegoś tam dużego sklepu i jakie usługi były mi potrzebne i decydowało to, nie tylko cena, bo jakby cena oczywiście jest ważna i jest szereg klientów, którzy dla jednego tam 10 groszy kupią w innym sklepie, trudno, no, jakby z ceną nie jesteśmy w stanie zawsze wygrać, natomiast jeśli zapewnimy chociażby odpowiednie doradztwo, jakieś konfiguratory, bo na przykład te marketplace i najmniejsi gracze, którzy mają 10 milionów ofert na przykład, czy tam milion ofert, milion produktów w swoim serwisie, bardzo często się na tym towarze nie znają. To są po prostu duże zbiory danych załadowane i to wystarczy sobie popatrzeć na jakąś kategorię, na przykład na Allegro, taką specjalistyczną jak opony. Wyszukiwarka w Oponeo, a wyszukiwarka opon na Allegro, to są zupełnie inne światy, tak? I jak my będziemy zapewniać na różnych płaszczyznach tą wygodę i bliskość klienta, pokażemy mu, że jesteśmy lepiej dopasowani do tej oferty niż konkurencja, lepiej świadczymy tą usługę sprzedaży. Nie? Bo jak sami idziemy do sklepu stacjonarnego, nie bo dziś, codziennie po masło, tylko idziemy po jakiś specjalistyczny produkt, to bardzo często liczymy na to, że ktoś nam coś poradzi, fajnie wyeksponuje, odpowie, a często sklepy robimy na zasadzie takiej, żeby jak najszybciej, jak najtaniej wysłać. Nie?
Dzięki, Łukasz. My też tutaj robiliśmy kiedyś w biurze ankietę, kto ma drukarkę jeszcze, żeby wydrukować w ogóle formularz zwrotu i się okazuje, że praktycznie nikt. Więc ja bym to też skróciła do takiego, właściwie do takich dwóch rad. Zadawaj pytania i zaopiekuj się klientem. Tak, zaopiekuj się klientem, którym też sam jesteś. Dominika, a co ty byś powiedziała naszym słuchaczom? Ja krótko. Przede wszystkim strategiczne podejście do łączenia nawet nie tylko AI, ale Human Tech Collaboration, czyli łączenia tego, gdzie człowiek, gdzie technologia, gdzie najlepiej to zimplementować. Więc to będzie taka moja rada, strategiczne podejście do tego, nie wdrażanie czegoś, bo ja wiem lepiej, bo kończy się to tragicznie i na przykładzie e-commerce'u pięknie to widać na Amazonie. Polecam sobie wejść w Amazona, jak AI pisze automatyczne opisy do produktów, co tam się dzieje za tragedia, bo ktoś sobie sam coś zrobił, no to nic, tylko ręce załamać. Także jeśli czegoś nie potrafimy, to pytać i wszystko się da. Połączenie mądre, strategicznie, człowiek, technologia. Dokładnie. Też w pełni się tutaj z tym zgadzam i teraz skieruję pytanie do Pawła. Ja mam takie dwie rady, można powiedzieć złote. Pierwsza, bo padło dużo bardzo fajnych rzeczy, absolutnie podstawy takich podstaw e-commerce'owych, to co powiedział Łukasz odnośnie tych usług, doświadczeń zakupowych, więc moja taka pierwsza rada, żeby w pierwszej kolejności skupiać się na tych klientach, których mamy, a nie fokusować się tylko i wyłącznie na tym, żeby cały czas szukać nowych, prawda? Czyli zadbajmy o tych, którzy już u nas kupili, zastanówmy się, dlaczego oni mieliby do nas wrócić, to jest pierwsza rada. A druga, która też jest bardzo ważna, to jest celowość działań, żebyście podejmując jakiekolwiek decyzje o wdrażaniu narzędzi, o wdrażaniu nowych, nie wiem, technologii, nowych kierunków działań, żebyście najpierw określili ich celowość, czyli po co to robicie de facto, prawda? Problemem bardzo często w e-commerce'ach jest to, że obudowują się narzędziami, które nawet ze sobą nie współgrają, w żaden sposób nie są skorelowane ze sobą i de facto te działania, które prowadzimy, one często są niespójne z tego powodu, więc jeżeli podejmujemy decyzję, to najpierw określmy cel danego działania, cel wdrożenia, czyli to było, co było też, padło dzisiaj na spotkaniu, przejrzenie procesu, zaudytowanie, zastanowienie się, w którym momencie potrzebujemy danego narzędzia, co one ma nam dowieść i jakie KPI zrealizować, czy też jakie cele nam zrealizować, prawda? Bo bez tego to wdrożymy, będziemy pracować, ale w sumie nie wiemy po co. To jest najczęstszy case marketing automation, wdrażania systemów, wdrażamy, ale nie wiemy po co, prawda? Chcemy coś podnieść, ale na przykład tego nie mierzymy, jakiś wskaźnik, prawda? Więc to tyle, dwie takie bardzo rady, złote. Dokładnie, mierzmy, wybierajmy mądrze i też Kama, od ciebie zaczęliśmy właściwie, więc też teraz na tobie zakończymy. Jaka jest twoja rada dla uczestników webinaru? Ja chciałam tylko powiedzieć, że się zgadzam absolutnie z każdym moim poprzednikiem i poprzedniczką, bo wszystkie rady są świetne, szczególnie Paweł, podbijam to, co mówiłeś o retencji i utrzymaniu tych aktualnych klientów, a nie poszukiwaniu nowych, to często jest taki trochę gwóźdź do trumny, ale ja z taką radą bardziej ogólną, wydaje mi się. Przede wszystkim skupcie się na doświadczeniach, na opomiarowaniu, na zmierzeniu, na zrozumieniu doświadczeń swoich klientów, bo tam są wszystkie informacje, których potrzebujecie, żeby zoptymalizować ścieżki, zoptymalizować biznes, no i go dalej rozwijać. Tak więc bardzo krótko, tak ode mnie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, Wam jako naszym ekspertom, całej czwórce za ten wkład i swoje własne insight, podzielenie się swoimi doświadczeniami z branży e-commerce. Myślę, że nasi uczestnicy mogą od razu wziąć coś i wdrożyć u siebie, przynajmniej wiedzieć jak zacząć, bo tych różnych udoskonaleń, różnych rad jest bardzo dużo, więc też żebyśmy się nie zafiksowali na tym, że musimy zrobić wszystko naraz. Myślę, że jest szansa, że pojawią się do Was pytania jeszcze po, więc tutaj zachęcam do tego kontaktu przez LinkedIna. No i jednocześnie zachęcam też naszych uczestników, dziękując za obecność na tym webinarze, do tego, żeby śledzić nasze media społecznościowe, bo tych webinarów organizujemy w ciągu roku co najmniej kilka, więc warto z nami być. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Miło mi było Was wszystkich gościć i mam nadzieję, że do zobaczenia też niedługo. Dzięki, do zobaczenia. Miłego dnia. Cześć.